Szczęść Boże! Matka Boża o pojawieniu się Antychrysta. Wizja Adama Człowieka z 8 grudnia 2011 roku. Orędzia te mają imprimatur Kościoła. Pierwsza część przekazu. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po Komunii Świętej ukazała się jasność, która zaczęła mnie ogarniać. Nagle ta wspaniała jasność zaczęła się jakby oddzielać. Po lewej stronie jasności zaczęło się robić coraz ciemniej. Przeląkłem się, ponieważ nie wiedziałem, co się dzieje. Z tej ciemności wyłoniła się postać człowieka o długich włosach. Twarz jego była podobna do Pana Jezusa. Zauważyłem, że miał troje oczu jedno dodatkowe oko na czole. Ubrany był w zbroję i trzymał w ręku kulę ziemską. Kiedy otworzył usta, jego zęby były jak zęby lwa. Powiedział: Mieszkańcy ziemi, oddajcie mi pokłon, a dam wam czego zapragniecie. Upadnijcie na kolana przed moim wizerunkiem, a ujrzycie prawdziwe bogactwo życia na ziemi. Nie troszcie się o nic. Żyjcie pełnią życia. Daję wam czas tyle, ile mam, abyście go dobrze wykorzystali. Nie przejmujcie się zbytnio katastrofami, bo one są konieczne, aby złożyć ofiarę. Bądźcie dobrzy dla siebie i pocieszajcie się. Niczym się nie przejmujcie. Ja dałem wam prawo, abyście poczuli się wobec siebie wolni, równi i braterscy. Wykorzystujcie tę wolność w pełni. Na szczęście ukazał się po stronie światłości Biały Krzyż. Ten człowiek zaczął krzyczeć, lecz nie słyszałem. Zaczął widzieć się jak wąż. Przez Biały Krzyż przeszedł święty Michał Archanioł, który wysoko podniósł swój miecz, a ten człowiek upadł na ziemię i pękła jego zbroja. Zauważyłem, że przez Biały Krzyż przechodzili aniołowie. A teraz ukazała się Matka Najświętsza, pełna jasności, ubrana w białą suknię i niebieski płaszcz. A na głowie miała biały, długi welon. Miała ręce złożone do modlitwy. A przez nie przewieszony był złoty różaniec. Ten człowiek zaczął widzieć się jakby w konwulsjach, i krzyczał Nie, tylko nie ona. Ta kobieta ma władzę nade mną. Ten jej łańcuch z krzyżem na końcu mnie dusi. Michał Archanioł podszedł do tego człowieka i nadepnął na jego kark. Kiedy on po raz kolejny wydał okrzyk, zauważyłem, że jego oczy przekształciły się w cyfrę sześć. Święty Michał Archanioł powiedział: Wielkie są twoje wyroki, Panie, który jesteś najwyższy i sprawiedliwe są twoje rządy. Ten leżący człowiek zniknął. Matka Boża spojrzała na mnie i powiedziała: Wimy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie lękaj się, człowiecze, lecz pisz z polecenia Bożego. Przychodzę dzisiaj do moich dzieci. W moje święto, aby uświadomić Wam, że czas ukazania się Niegodziwca jest realną rzeczywistością, przed którą stanęła cała ludzkość. Pozdrawiam Was, moje kochane ziemskie dzieci. Dzisiaj pragnę, abyście rozważyli, w jak trudnym położeniu znalazła się cała ludzkość, która poprzez odrzucenie Bożych praw utorowała drogę dla pojawienia się. Syna zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem. Duch Antychrysta już od dawna przebywa w świecie, lecz teraz nadchodzi czas jego przyjścia w ludzkiej postaci, jako zwodziciela. Musicie być bardzo czujni, aby i on was nie zjut swoją przebiegłością i inteligencją. On jest sługą bestii która otrzymała władzę od szatana. Smoka jest uosobieniem największego buntu przeciwko Bogu Najwyższemu. Ma w sobie coś z łagodności baranka, lecz mówi jak smok. Kochane dzieci, potrzeba jest prawdziwej mądrości, aby rozpoznać znaki pojawienia się Antychrysta, który zaczyna działać z całą otwartością. Ponieważ on sam dobrze wie, że niewiele czasu mu pozostało, duch antychrysta jest jak najściślej obecny w rozwoju ludzkiej ziemskiej potęgi, ponieważ ludzkość w poszukiwaniu wolności zawsze nadużywała jej dla osiągnięcia własnego, egoistycznego celu. To prowadziło i prowadzi zawsze do buntu przeciwko Bogu. Duch Antychrysta zawsze próbował wprowadzić chaos i zamieszanie wewnątrz narodów, aby w ten sposób mieć nad nimi kontrolę i aby one same sprzeciwiały się pierwotnemu porządkowi rzeczy. Dlatego też, moje kochane dzieci, przygotowania do ostatecznego ukazania się Antychrysta poprzedzone były w każdym czasie i w każdej epoce przez Jego poprzedników. W ten sposób określona została liczba bestii jako liczba człowieka, ponieważ to człowiek ulega złu i burzy plany Boże. Liczba sześć symbolizuje wszystkie ludzkie niewierności i działania przeciwko Bogu Stwórcy, który dokonał aktu stworzenia w ciągu sześciu dni. W swoim buncie, szatan posługuje się człowiekiem by zburzyć dzieło stworzenia i przeciwstawić się mu, czyniąc siebie samego budowniczym świata. Dlatego zajmie na pewien krótki okres czasu miejsce Boga, by bluźnić przeciwko Niemu. Bądźcie ostrożni i pamiętajcie, że On posługuje się świętością, by ją zbezcześcić. Mówi o prawdzie, by w rzeczywistości wprowadzić chaos. Wynosi człowieka, by go zniszczyć. Ten duch antychrysta rozwijał się już, moje kochane dzieci, od kiedy nastąpił podział między Kościołem a synagogą Szatana. Ona to do tej pory prześladuje mojego boskiego syna i jego Kościół oraz tworzy systemy zniewolenia, fałszywej wolności oraz prześladowania. To pierwsza liczba sześć, gdy część tych, którzy uważają siebie za dzieci Abrahama, ani nimi nie są, opowiedziała się za władzą ziemską, odrzucając królewską władzę mojego boskiego syna. To oni stwierdzili, że poza Cezarem nie mają króla. Poprzez posiadanie ziemskiej władzy i wpływ na nią mają w rękach to wszystko, co kształtuje społeczne życie narodów? Z jej łona wyłoniła się kolejna symboliczna liczba, sześć. Wyznawców fałszywego proroka, szerząca nienawiść i otwartą walkę przeciwko chrześcijaństwu. To ci, którzy używają miecza, by podbić świat dla swojego w cudzysłowie Boga. I trzecia liczba, sześć która wywodzi się z tych dwóch, to szerzące się kłamstwo o boskości człowieka, to zwodnicze nauki, które niszczą prawdę o prawdziwym pochodzeniu człowieka. One wprowadzają zamęt w umysłach wielu, ponieważ z pozoru są dobre, ale prowadzą do zguby. To one tworzą fałszywych proroków, wykorzystując magię i ciemność. Jak widzicie, moje kochane dzieci, Antychryst przygotował już dla siebie całe zaplecze, aby wystąpić na arenie świata. Udaje naśladowcę mojego boskiego syna, a jest jego największym wrogiem. Zapraszam do opisu pod filmem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.